respirator drogowy spada, panie ministrze. Proszę pana. I to respirator recydywista, bym nawet powiedział. Proszę pana, jestem normalnym człowiekiem, tak jak każdy inny. Czasem każdy z nas łamie przepisy. Ja ani nie jestem święty, ani nie jestem grzeczny, ani nie jestem człowiekiem, który pewnie w każdym miejscu przestrzega każde przepisy, tak jak i większość z nas. Każdemu zdarzają się różne rzeczy, różne historie. Dobrze, że one na szczęście nie kończą się jakimiś tragediami, bo zawsze może tak się stać. Wie pan, na szczęście się nie kończą, ale to nie jest reguła, bo w niektórych przypadkach się mogą kończyć. Korzystanie z telefonu, przejazd na czerwonym świetle, parkowanie na wysepce. Takie pan ostatnio popisy robił na drodze. Fakt pana podliczył. 1100 zł mandatu to aż pana bardzo nie zaboli. 27 punktów karnych, czyli właściwie może pan już oddać prawo jazdy. Czyli jak policja wystąpi o ukaranie pana, czy o konsekwencją będzie odebranie panu prawa jazdy, to pan nie będzie protestował. Proszę pana, ja się nie ukrywam. Ja wiadomo, gdzie mieszkam. A to już nie pierwszy pana wyczyn. W zeszłym roku pan też stracił prawko na 3 miesiące. 102 na 50. A przy okazji, tak już kończąc zupełnie, czyj był ten samochód, którym pan jechał? Piękny Lexus? To jest samochód, którym na co dzień, na co dzień jeżdżę i się poruszam. Ale to jest pana samochód? Pan jest właścicielem tego samochodu? To jest samochód, którym jeżdżę. To jest samochód, który należy fizycznie do mojego ojca. A, do pana ojca, dlatego, bo chciałem zapytać, dlaczego nie ma go w oświadczeniu, ale to jest pańskiego ojca samochód. No dobra.